to warto wrócić do tego, co już opisywałem wielokrotnie, do tego incydentu z tym moim kolegą Józkiem. Rzeczywiście autentyczny przypadek, autentyczny, i my razem mieszkaliśmy w jednym pokoju hotelowym, to był hotel robotniczy wówczas, i to był bardzo fajny kolega, bardzo sympatyczny, normalny, dobry gość. Tylko taki spolegliwy w stosunku do wszystkich zmian, w stosunku do rzeczywistości, jaka otacza. Trzeba się do wszystkiego dopasować. Taki idealny model konformisty. Mówi, nie zmienimy tego świata, jak deszcz pada, to nie obrażajmy się na chmury, tylko zakładajmy płaszcz albo parasol nośmy i tak dalej. Tak się dopasować trzeba. Mówi, jeżeli wymogi są takie, że trzeba popierać PZPR, bo jak nie, to człowiek ma kłopoty, no to trzeba popierać. Mówi, co tam, co będę szukał kłopotów. I wszystkich innych do tego namawiał. I on był sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej, czyli był szefem partii na wydziale. I miał za zadanie wszystkich do tej partii zapisać. Nie chcieliśmy się zapisać i miał wielki problem, bo to był najbardziej warcholski wydział. Tu w ogóle nikt nie chciał do partii należeć, a nawet był taki jeden, który do związków zawodowych nie należał i żył. Jakoś go tolerowali. I dyskutowaliśmy się sobie z kolegą Józkiem, dość inteligentny człowiek, i wykłada mi, że no patrz, wszyscy już mieszkania dostają, a ty siedzisz i czekasz. Mówi, chcesz mieszkanie? Przecież czekam już lata całe, po to przyjechałem do Gdańska, żeby mieszkanie dostać od zakładu. No to mi kładzie deklarację przystąpienia do PZPR-u, mówi, podpisz deklarację, mieszkanie masz. Mówi, nie musisz czekać od razu. No i mogłem podpisać. I to mieszkanie bym dostał. Mówi, słuchaj, świat urządzony jest w ten sposób, że jedni pracują na drugich. I ty się musisz zdecydować, czy chcesz należeć do tych jednych, czy do tych drugich. A? Mówi, jak chcesz, żeby na ciebie pracowali, no to proszę bardzo, to przystąp do nas i niech inni na nas pracują. A jak chcesz, żebyś ty na nas pracował, to sobie pracuj. My będziemy się mieszkaniami dzielić, a ty tyraj od rana do wieczora. Jak jesteś taki głupi, to rób. Nie? Nie chcesz się dopasować do rzeczywistości, no to trudno, płacisz taką cenę. No? Więc co ci się nie podoba? Otóż mówię, koleś, to mi się właśnie nie podoba, ten sposób urządzenia świata. Nie to, że ja pracuję i nic z tego nie mam, tylko że wy urządzacie tak świat, że ja nie mogę z tego mieć, że wy chcecie nie robić i mieć z mojej pracy. Tymczasem ja chciałbym widzieć taki świat, w którym ja robię na siebie, a ty robisz na siebie. I co by ci to przeszkadzało? Jesteś pracowity, odpowiedzialny, miałbyś bardzo dobrze, lepiej niż teraz. Ja bym też miał dobrze. I co by ci to przeszkadzało? To popierasz łobuzów, prawda? I my razem pracujemy na jakiś tam bandę nadzorców. Po jaką cholerę taki świat? Ja się po prostu kategorycznie buntuję przeciwko niesprawiedliwości. Nawet gdyby sprawiedliwy porządek prawny w Polsce sprawił, że miałbym gorzej, to chcę tak gorzej mieć. Bo ja chcę być wolnym człowiekiem. Jeżeli sam na siebie nie zarobię, to będę miał biedę. Ale to będzie moja bieda. I nie będę do nikogo, a nawet jak wyciągnę rękę do ciebie, to do konkretnego człowieka. Nie będę żądał od państwa, żeby zabierało komuś i dawało mnie. I nie chcę, żeby mnie zabierało i dawało komuś. To znaczy chciałbym, aby państwo polskie nie stało na straży interesów twoich czy moich, tylko żeby stało państwo na straży zasad, sprawiedliwego ładu. Takie państwo chciałbym widzieć. I to była różnica między wami, komunistami, którzy popieracie taki system niewolnictwa, a moją wizją państwa, które nie pozwala z nikogo czynić niewolnika. I jak on mi wyjeżdżał czasami, że no przecież Chrystus był komunistą, bo to jest komunio, to wspólnota, prawda? I komuna katolicka to jest największa wartość. Mówię, otóż nie. Chrystus zawsze podkreślał, że należy się dzielić, ale nie cudzym, tylko swoim. Mówię, zrób, zarób i wtedy będziesz mógł rozdawać, a nawet powinieneś to pomóc czasami komuś. Ale nie wolno ci sięgać po cudze. Tymczasem komuna jest całkiem antychrześcijańska i antychrystusowa, bo uzasadnia rabunek tym, że komuś trzeba coś dać. To bardzo wielu ludziom bardzo dużo zabiorą, a bardzo niewielu dadzą po troszeczkę jakiegoś ochłapku, żeby uzasadnić, że to rzekomo zabierają po to, żeby komuś dać. To jest czyste oszustwo. I komuna właśnie tak pasożytuje na naszej naiwności. Rzeczywiście
katolicyzm nie jest ideologią socjalistyczną i nie jest ideologią wspólnoty. Jesteśmy wspólnotą osób. I każdy, jako wolna osoba, dysponuje swoją wolą, swoją rzeczą i powinien dysponować również nie tylko w celu li tylko egoistycznym dla zapewnienia sobie samemu dostatku i bezpieczeństwa, ale też swoim bliskim oraz nawet wspólnocie narodowej. Wspólnie zapewniamy sobie bezpieczeństwo, na przykład łożymy na to bezpieczeństwo, więc kategorycznie nie zgadzam się z filozofią komunistów, jaką wyrażał Józef Furtak, że należy się zgodzić, że świat urządzony jest tak, że jedni pracują na drugich. I tylko problem wyboru polega na tym, czy chcemy należeć do jednych, czy do drugich. Nie. To jest złe urządzenie świata. Świat trzeba wrócić do normalności. To znaczy, że państwo polskie ma nie reprezentować interesów jakiejś tam sitwy nadzorców, tylko ma reprezentować interesy obywateli, czy właściwie zasadę taką, że władza nie może naruszyć w żaden sposób naszych praw i naszych interesów. Taką władzę chciałbym widzieć.